Cześć kochani, witam Was gorąco na moim kanale i zapraszam dzisiaj na rybę w porach, czyli pyszne danie obiadowe, które świetnie smakuje podane z ziemniakami. Sprawdzi się również jako doskonała propozycja na świątecznym stole. Zapraszam do oglądania filmu. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Odmrożone i odsączone z nadmiaru wody filety rybne doprawiamy przyprawą do ryb oraz pieprzem cytrynowym z obu stron. Następnie kawałki ryby dokładnie obtaczamy w mące. Tak przygotowane filety smażymy na patelni z rozgrzanym tłuszczem z obu stron na złoty kolor. Usmażone ryby zdejmujemy z patelni. Jasne części pora kroimy w plastry. Na patelni z niewielką ilością rozgrzanego oleju krótko podsmażamy pokrojonego pora, od czasu do czasu mieszając. Gdy warzywa będą już lekko podduszone, wlewamy śmietanę, wszystko razem mieszamy i dusimy około 2 minut. Na końcu całość doprawiamy do smaku solą oraz czarnym pieprzem, mieszamy i zdejmujemy z ognia. Usmażone ryby układamy w naczyniu żaroodpornym posmarowanym tłuszczem. Na rybach umieszczamy pora w śmietanie i równomiernie rozprowadzamy go po wierzchu. Rybę wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180 stopni Celsjusza i zapiekamy około 15-20 minut. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów zapraszam również na stronę smakowitedania.com.